Dawid Podsiadło, 26 ciel. A właściwie jego fatalny makijaż wywołał w sieci istną burzę. Fani nie mogą uwierzyć w to, jak ośmieszono ich idola. Dawid Podsiadło pojawił się w programie Katarzyny Janowskiej rezerwacja, gdzie udzielił wywiadu na temat swoich zawodowych planów. Artysta w ostatnim czasie odnosił duże sukcesy na rynku muzycznym. Reklama jego koncert który, zorganizował z Tako Hemingwayem, sprawdź, na Stadionie Narodowym został wyprzedany w ciągu 30 minut. Teraz, piosenkarz ma zamiar spróbować sił w branży filmowej, o czym poinformował w wywiadzie. Jednak uwaga widzów. Bardziej niż słowa Dawida, przyciągała żółta twarz, która wyglądała bardzo nienaturalnie. Fani w pierwszych. W chwilach pomyśleli, że ich idol cierpi na żółtaczkę, ale po dłuższej chwili zauważyli, że gwiazdor padł ofiarą źle wykonanego makijażu. Nie jest tajemnicą, że każda osoba pojawiająca się w telewizji musi mieć makijaż, gdyż precyzyjne oko kamery wyłapuje wszystkie niedoskonałości. Niestety, w przypadku Dawida poprawienie wyglądu kompletnie się nie udało. Twarz artysty miała zupełnie inny kolor niż szyja, a jego usta zdawały się być pomalowane różową szminką. Całość prezentowała się fatalnie. Czytając komentarze internautów, widać, że zdenerwowała ich ta sytuacja. Dawid nikt cię nie słuchał, wszyscy skupili się na makeupie. Jak można coś, kiego zrobić. Zamiast skupiać się na cudownej postaci, to patrzę na zieloną, źle, pomalowaną twarz. Przesadził z fluidem. I ta różowa szminka. Pisali oburzeni internauci. Fani mają za złe, że osoba odpowiedzialna za wygląd artysty ośmieszyła go. Co sądzicie o tak wykonanym makijażu? Zobacz więcej materiałów wideo.